Reiteru. Cześć wszystkim. Znowu poniosę 7. Dalszy ciąg Kamajui. Dobra. Pofarmiłem. Powinniśmy być w stanie prawie wszystko zrobić. Dobra. Brązki na końcu, bo z tym wiem, że jest scenka. Axis Hammer, Cleaver, Water Tomb, Fire Tomb, Imp Claw, Moonscale Leather, Dive Bracelet, Maul, Gnome, Rotina. Co ty dawała? O, to dawała Spellcross. Czas. Coś jeszcze nam zostało? Dobra, trochę zostało. Mining Bracelet potrzebujemy Rim Fang. To tego prędko nie zdobędę, bo trzeba farmić tego smoka. Do tego potrzebujemy Rim Claw. Też trzeba farmić do tego smoka. Succubus Shield, tak jak już mówiłem, przez dłuższy czas tego się nie uda zrobić. Dobra, momencik, czy jest jakaś scenka? Nie. To dobra. Zróbmy może jeszcze te rzeczy. Co prawda nie mam na nich miejsca w fortecy, ale też dadzą trochę fija punktów. Dobra, Goodstone 2, Goodwood 2, Goodstone 4, 2, 6. Dobra, Goodstone potrzebujemy 6 i Goodwood 2. Ciach. Dobra, i teraz możemy zrobić sklep. Tool Warehouse i Good Ashen House. Yes. Dobra. Powiedziałbym, że całkiem dobry początek rozdziału. Już prawie wszystko wykraftowaliśmy. Dobra, brązki. No, ja chyba zazwyczaj rozwalał drzwi swoim tasakiem. Okej, to się przyda. Ninja Expertise. To jest nie tylko otwieranie zamków. Właśnie. Jest bardzo przydatny skill dla Ior. Zwłaszcza wziąwszy pod uwagę, że on ma duży movement, więc bardzo często będziemy go wykorzystywać do zwiadu. Więc tak, Ninja Expertise daje Search, Lockpick oraz Danger Sense. Dobra. Przy okazji, tak, jak farmiłem, to Ior i Mikeyu zwiększyli swoją rangę. Ior na przykład dostał Evasive 2. Dostał też Tireless. To jest takie bardzo sytuacyjne. I trochę jakichś bonusów do statystyk. Mikeyu, co ty dostałaś? Snowman March. To jest fajny skill. Depth Charge. Tak, dodatkowy atak przeciwko Diving Units. I Ice Shield to już wcześniej miałaś. Dobra, Snowman March to jest nasz pierwszy atak obszarowy, jaki mamy w grze. Problem jest taki, że jego obszar to po prostu linia prosta o długości 5. Przy czym rani wszystko, między innymi również sojuszników. Więc również trochę sytuacyjny, ale myślę, że przynajmniej raz znajdziemy dla niego zastosowanie. Może nie, może na razie nie. Na razie standardowa wersja Ice Shield. Yavaro chyba też niedługo dostanie kolejną rangę. Coś fajnego powinien się nauczyć. Dobra. Dużo rzeczy zrobiliśmy. Właśnie, czy ty pomożesz Warrior Shoes? Dobra, wróćmy jeszcze raz do warsztatu. Co możemy porozwalać? Broken. Wow, aż 7 mi się ich nazbierało.
Broken Bow. Ripped Up Study. Broken Katana. Dobra, teraz co możemy zupgrade'ować? Po pierwsze chcemy zupgrade'ować Firestone, znaczy Fire Tome. Tak, Fire Barrage. Ech, zasięg 1-2, trudno. To wszystko nie nasze Firestone'y. Co jeszcze możemy? Możemy Warrior Shoes zupgrade'ować. Jakoś średnio mnie to pociąga. White Rope. Co możemy tutaj dać? Resistance większy. Black Steel Plate. Nie, bo ty masz Technomancer Armor, to już jest lepszy. Czy to chcemy ulepszać? FS Regen 1. Reinforced Shield, to możemy ulepszyć. To powinno być całkiem niezły upgrade. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Tower, to wymaga fire, to nie. Będziemy chcieli ulepszyć Knight Medal. Czy coś jeszcze? Nie za bardzo. Dobra, pytanie, za co możemy zrobić ten Reinforced Shield? No, mamy tego trochę. Dobra, to może zróbmy sobie jeszcze jedną. I zobaczmy, kogo możemy to wyekwipować. Mały upgrade, ale zawsze upgrade. Ty masz swój Tower Shield i przy tym zostaniesz. Dobra, czy coś chcemy jeszcze pozmieniać? Black Steel Plate to nie. Ty masz lepszą zbroję. To nie. Czy jakieś buty mamy? Czy Warrior Shoes coś by ci pomogło? Może gdybyśmy to zupgrade'owali, to może byłoby lepsze. Dobra, zobaczmy, co dadzą przy upgrade'ie. A nie, to wymaga Thunderstone'ów. Nie jest za bardzo ofensywne. Dla ciebie chcemy ofensywne rzeczy, a Leather Shoes... za mała różnica, żeby się przejmować. Dobra, no to chyba tyle. Dobra, zapisujmy często. I dobra, to możemy się brać za coś, co nam FIA zleci. O! To jest fajna rozmowa. Z jakiegoś powodu zawsze mnie to rozwala, ta twarz fi. Wszyscy ignorują humorki fi. No i w czym problem? To jego imię. サボっちゃダメ。呼び方が気になるんだよ。
アバロ旅を始めて時が経ち、無事に従業員も、家族も増えました。家族ですって、夜、嬉しいですね。そんなに？私も実はそこまで。違いますね。思ったより二人の対応が冷たいよ。 冗談ですよ。そう言ってくれてとても嬉しいです。神様好き。うるうる。なんだよ、私も二人のこと大好きだよ。あ、違うの。 みんなのアバロへの呼び方の違いが気になるの。私はアバロ、もしくは旦那様、いやあなたかな。 Nie kłam, ja nigdy tak nie nazywała się Avaro. Watashi wa san-zuke de o-yobi shiteimasu ne. ハンボーエルフ。おお、いいよ。うん。アバル。いや、ブロ。特別感が欲しいの。というわけで、新しいアバロの呼び方を考えたいと思います。 Nie wiem, może mów do niego żabciu albo słoneczko, coś ten deseń. Na pewno to doda animuszu Avaro. Jiguro. No, jeszcze lepszy pomysł. Jiguro? Oyakata. かな。隊長は移動工房だし、それって招待でしょ。だから隊長さんかなって。城塞は私の体だし、アバロは私の使徒だけど、 Tak, właśnie to, że Fia jest właścicielem, to nie znaczy, że musi być majstrem. Mikeyがいいなら、イオもいい。主体性がないぞ、イオルちゃん。でもそんなところも可愛いけど。 就任おめでとうございます。 O, jakie to oficjalne. Okej. Promocja nam dała. Tak jest, kapitanie. Hehehe. Yorucha! Mokkai!
To co? というわけでみんな、これからはアバロのことを隊長と呼ぶようにね。アバロもそれでいいよね。あ、jakby miał wybór。何言ってるの？私はいいんだよ。アバロにとって特別な存在だから、呼び捨てても許されるの。Fia może być bossmanem. Dobra, to była bardzo ciekawa wymiana, ponieważ Fia była zazdrosna, że wszyscy mówią do Avaro po imieniu, a chciała się czuć specjalnie z tym. Więc stwierdziła, że Avaro zostaje mianowany kapitanem Guarakuma fortecy i że teraz wszyscy mają się zwracać do niego per kapitan. A co jeszcze? Tak, a Avaro zostanie dla niej, to będzie specjalne. Poza tym... Czekajcie, muszę przewinąć. Ojku, niestety... historia... Ojku, chyba daleko przemieniona, tak. Dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, odegrać jeszcze raz, paci, ale za późno. Dobra, w każdym razie Avaro dostał cover. To jest coś, co ma... Goddess Aid, tylko że działa na wszystkich, ale ma tylko 20% szansy aktywacji. Tak jest całkiem spoko. Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj Avaro jest z przodu, a wszyscy są za nim, zazwyczaj go są dosyć blisko niego, to bardzo przydatny skill. Dobra. Paci, save'ujemy i... Mamy jakiegoś gościa w twierdzy, zobaczmy. もっと警戒しないでくれよ。今回はあんたと取引をしようと思ってな。知らんじゃ、ヤギルが食う。言いたいことはわかるぜ。俺も言い訳するつもりはねえ。それより取引だっつったろ。ねえ、らしいね。これを見てもそう言えるか。どうだい？あんたなら高く買ってくれると思ってな。言ったろ？あんたなら高く買ってくれると思ったって。
Kono siro mireba wakaru sa. Zeibun moketeru ndaro? No, szczerze mówiąc, to jeszcze spłacam kredyt za ten fort, to nie za bardzo mam kasy. Ore ga riyu o ieba shinyo suru tte no ka? Ciekawe. Anta mo mitaro? Ore tachi ga ikeniye ni sareru tokoro. Ora nanto ga ikinokotta ga. Oka no renchu wa hotondo shinda. Tak, zwłaszcza ten gość, którego Ior przeciął na pół. To było straszne. Shokai o nukeru koto wa yuruzarenai. Katte ni nukereba utte ga kakerareru. Ojukotoda. Ne, dosunda. Kaugunoka, kawaneroka. Urdote, kokuni noga kuitara oyashimarerunda. Dobra, w tej grze jest dosłownie kilka wyborów, które zmieniają przebieg historii. Nie wszystkie są dosyć oczywiste, ten jest dosyć jasny. I z tego co pamiętam, chyba nie ma żadnego znaczenia, czy zapłacimy, czy nie. Przynajmniej nie wiem, żeby ten... W każdym razie, z mojego punktu widzenia, jeżeli gość chce uciec, to zaszkodzimy w jakikolwiek sposób tej organizacji. To wcale nie jest zły pomysł, mimo że mamy z nim na pieńku, to każdy ma... powinien mieć szansę na odkupienie. Nazwijmy to tak. Tym bardziej powiedzmy, że jeżeli zdobędziemy tą niebieski ołów, to teraz Avaro może się tym zająć, żeby nie wpadł w niepowołane ręce. Dobra, przyszedł do nas gość, który porwał Mikyu i powiedział, że chce uciec z tej organizacji, ale potrzebuje na to pieniędzy. I sprzedał nam materiał wybuchowy niebieski ołów w zamian za trochę kasy. Tak, to była decyzja, mogliśmy to od niego kupić, mogliśmy nie. Zdecydowałem się, że mu odkupię. Odkupię to od niego i zniknął. Dobra, i na razie to tyle. Coś się pojawiło. Okej, okay, zróbmy to. Black ore, blue led. Ciach. アバロ疲れ様。なんか集中してるから声をかけづらかったよ。本当です。あんまり熱心に作業してたから、みんなで息を潜めてました。夜食も手をつけてない。問題ない。神様が食べてくれた。アバロの分までいただきました。 ごちそうさまでした。
Nie ma pojęcia, co czym mówię. No, ale to miło z ich strony, że starają się być mili. Nawet Ior. Dobra, Avaro przerobił niebieski ołów na magiczną rudę i powiedział, że to odblokuje jakieś magiczne technologie. Starał się wytłumaczyć cały ten proces reszcie ludzi, ale nie tylko przytaknęli z podziwem i ale bez jakiegokolwiek zrozumienia. Dobra, to chyba tyle. Dobra, tak. Pewnie musimy wyjść z fortu, żeby się coś posunęło. Zobaczmy. Nie. Dobra, to może udajmy się w jakieś miejsce. Tak, mam trzy miejsca, gdzie użyjemy brunski. Tak, najpierw przejdźmy do tego treningowego miejsca tutaj. Domyślam się, że pod nią aktywują się jakieś nowe eventy. Jak nie, to odwiedzimy jeszcze to drugie miejsce. Chociaż to może więcej czasu zająć. Dobra, kto ma najmniejszy reweru? Avaro. Właśnie. Na razie nic nie będziemy łapać. A, przy okazji. Karin Yuki też dostał trochę awansów. Może później wam je pokażę. Dobra, trochę ekspów dla Avaro i dla Karyny Yuki. Reszta na razie jest wyekspiona ponad potrzeby. W sumie możemy też użyć ciebie, żebyś poszedł tam i już to otworzył. Dobra, Fia może się wycofać. Otwieramy. Dobra, przy okazji to nie jest jeszcze cały. Jak zobaczycie, jak mało mamy zajętego tej miejscówki. Tak, jest tu jeszcze trochę więcej do zwiedzenia za tymi drzwiami. Dobra. A ty posiedzisz sobie tutaj, pozbierasz. Tak, są ukryte wejście. Earthstone, okej. Okay. Mało ważny, ale zawsze się przyda. Firestone, okej, okay, to się na pewno przyda. Dobra, to są teleportery. One przenoszą nas w jakieś inne miejsca. No i raczej przeciwników już nie będzie. No
ale będą jeszcze dodatkowe skarby. Small stimulant, ok. Small eater. Tobie już podziękujemy. Dobra. To pewnie w to samo miejsce prowadzi, tak. To już jest 100%. Dobra. To tyle. O, dalej żadnych eventów. Ciekawe. Wszystkie miejscówki mam już porobione. Więc domyślam się, że jeszcze jeden dzień potrzebujemy. Dobra, zróbmy jeszcze szybko tą miejscówkę. Myślę, że się wyrobię w parę minut. Przy okazji troszkę możemy zdobyć jeszcze parę rzeczy. Dobra. Avaru. Ty się zajmiesz zbieraniem rzeczy. Reszta drużyny zajmie się mordowaniem rzeczy. Przykład Tyfia. Pozbędziesz się tego. Teraz tak. Ty zajmiesz miejsce. A Karyna Yuki wykończy tego gościa. Słaby level up. Dobra, a Ior zajmie się tym gościem. Możemy uciec, albo nie ucieknie. Dobra. Mamy chyba trochę miejsca w klatkach, to możesz go złapać przy okazji. Magia Ior. Jednocześnie złapał gościa, ale jeszcze po złapaniu odciął mu jakąś niepotrzebną kończynę i zrobił z tego zupkę. Dobra, przy okazji... O, momencik. Pozbądź się najpierw tego. Dobra. Ciebie, Fia, możemy odesłać. Dobra. Ciebie, Mikeju, też możemy odesłać, a ty, Karyna, może zdążysz jeszcze złapać tamte te rzeczy. Dobra, pozbądź się tego. Właśnie, chyba to powinienem posprzedawać część tych rzeczy. Dobra, co tutaj mamy? Earthstone 4, spoko. Firework Bracelet. Ok, to się przyda na przyszłość. To jest bracelet, który pozwala chodzić po lawie. I oczywiście, ponieważ to jest gra RPG, to będzie obowiązkowy poziom z lawą. Dobra. Nawet tutaj mamy lawę już. Ale mamy już 100%, więc nic więcej z tej lokacji nie zgarniemy. Money! Super. Dobra, Water Beast Needle.
Mamy chyba ci coś na sprzedaż. Tak. Parę rubinów mi dropnęło podczas farmienia. To jest dużo kasy. Gold dust. Gold scale. Możemy może kupić... Właśnie, czy masz już nowe rzeczy? Nie masz nowych rzeczy. Sage medal. Knight medal już mamy. Sage medal to jest coś, co przyda się dla naszych magów. Kupmy to. To jest dobrze wydane pieniądze. Dobra. Okej. Okay. No, dobra. W końcu jakiś event. Dobra. Ale myślę, że go... Czy go zdążymy teraz? Dobra, odpalmy go teraz. No właśnie, woli wyjaśnienia. Avaro ani Fia jeszcze nigdy nie spotkali tego gościa, więc... Tak, więc jeszcze nie wiedzą, kto to jest. Wacław Gajdal. Wacław nie tak się pisze. Ior. Tak, Gajdal jest dosyć cynicznym skurczybykiem. Zatem, tak jak już mówiłem, nie ufać w ani jedno słowo, które wypływa z ust tego gościa. そう結論を急がないでほしいものだ。あれは悲しい誤解だよ。 To jest częsty motyw, który podaje się u Gajdala. Wszystko złego, co robią... Nie, po prostu nie zrozumieliście moich intencji. Sięgnijcie mu rau tameni kołuste omomuita. 私は組織の規則に従ったんだ。責任者である私が率先して規則を破るわけにはいかない。同じ紹介を率いる代表者の君には分かってほしいものだが、どうかな? Ta, te reguły. Nie.
それも誤解なんだが、釈明する機会はなさそうだね。ね。組織から資格を差し向けるのはやめて。ミケユたちは関係ない。約束しよう。本当は私もあんな事態にするつもりはなかった。まあ、z pewnością。それに君はもう自由だと言ったじゃないか。新しい居場所で楽しく過ごせることを願っているよ。ああ、やすな。とても仲良しのミケユ君と一緒にね。そう。結論を急がないでほしいと言ったじゃないか。本題はこれじゃない。もっと大事な要件があるんだ。どうだろう。私たちと手を組まないかな。Nie specjalnie。即断即決だね。とても悲しい。理由くらいは聞いてほしいものだが。実は私も新疆の山路に興味があってね。うん。もし入り込む方法があるのだとしたら行ってみたい。そして同じ目的があるのなら協力できる。そうだろう。ほう。なるほど、確かにその通りだ。Właśnie。だがそれも昔の話だよ。今はもう君たちと敵対してまで入手しようとは思っていない。Poza tym zleciłeś zabójstwo Grubasa, to jest niewybaczalne。こそだよ。必死に隠しているということは、そこに何かがあるということの示唆だ。To jest logika, którą można zaakceptować。とても香ばしい希少価値の匂いがするだろう。ああ、そこじゃないと手に入らないものがあるんだ。私はそれが欲しい。On coś wie więcej o tym miejscu, tylko po prostu nam tego nie mówi. Soka. Zannen daga shikata nai. Konkai wa akirameru to shiyo. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? だが親愛の意志がなくなったわけではないよ。もし新疆の山路に向かう道の途中で困ったら、いつでも声をかけてほしい。目立てば目立つほど君たちの敵は増える。先ほど自分で言っていた通り、インフルース王国は兵を動かす準備をしている。ああ、たまらしい、プシダチ。そしてこのまま進んでいけば、世界の万人たるマーズテリアだって黙ってはいないだろう。さまざまな勢力がこれを狙って戦力を向けてくる。マーズテリアとたん、パインストアニョウ。これは手厳しい。だが心の片隅にでも覚えていてほしいね。困難を前にしたとき味方が必要になったら、それはすぐそばにいるということを。私はとても心配なんだ。紹介の主であるハーフエルフと城塞を操る女神が傷つくことのないようくれぐれも気をつけてくれたまえ。では
失礼するよ。お互い紹介を盛り立てていこう。本当に悪い人だったのかな。なんだか最後まで私たちを心配してくれてたね。フィア naprawdę jest czasami strasznie naiwna。Tak, Gajdal ma dużo za kołnierzem. Nukę daśta megami. Masaka iski o tamotte iru to wa na. Kore wa igai na shukaku datta. Yahari chokusetsu atte tashikameru to iu no wa shinsen na odoroki o moraeru. Tak jak mówiłem, Gajdal dużo wie na temat fortecy. Ale póki co jeszcze nic nam nie mówi o fortecy. Ale póki co jeszcze nic nam nie mówi o fortecy. 私が直々に試してやろう。さて、どこまでやれるか見ものだな。いざわびやしとしみや。Dobra, do fortecy przybył były szef Iora. Okazało się, że na imię ma Wacław Gajdal. I przybył, żeby tak, żeby zobaczyć na własne oczy fortecę i zaoferował swoją pomoc. Powiedział, że również interesuje go dostanie się do Divine Mist Pillar i że mógłby z nami współpracować. Avaros stwierdził, że nie można mu ufać i ma rację, ponieważ już wykorzystywał ludzi do swoich celów, jego organizacja nie boi się zabijać i poza tym nie można mu w żaden sposób ufać, więc odmówił pomocy. Wacław grzecznie podziękował i powiedział, że gdybyśmy jednak zmienili zdanie, on będzie w pobliżu. A, jeszcze dał nam znać, że Inforus Kingdom chce nas niedługo zaatakować. Tak. To jest chyba ważniejsza informacja, którą od niego odzyskaliśmy. A poza tym tak, odchodząc jeszcze mówił coś do siebie o Fii. Zaskoczyło go to, że Fia jest, że tak, odzyskała świadomość i że steruje fortecą, więc wie coś o fortecy, czego my jeszcze nie wiemy. Ale to się będzie wyjaśniać prędzej czy później wszystko. Dobra, na razie tyle. Mam jakiś kolejny event, boję się go odpalać. Zrobimy to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!